Dzień dobry. O. Fratelli della Balla. Włoch. Frytura. Kurwa, dołączysz. O. Vito Bianco. Jadę ci w dupę jak koleżanką. To się źle skończy, jak idziemy takim autem. Łapeczkę w górę, komentarz do i subskrypcję. I wbijcie do drugiego z nas obowiązkowo. Wow. Nie. O, kurwa pierdolony! Ja się muszę rozgrzeć, ja muszę pokrzyczeć trochę po tym. No dobra, jestem pierwszy. Kurwa, jestem ostatni. Świetnie. Z pierwszego miejsca na ostatnie, bo prawda, trzeba być w domu. Właściwi ludzie na właściwych miejscach, chcę ci wam powiedzieć. Cicho, ja tu Destruction Derby robię. Wiem, co możemy zagrać następne. Co? Jakiś Destruction Derby. Breakfast jest zajebisty. Kurwa, ścięty zakręt, zaś. 3 dychy kosztuje na jakichś stronkach. Ja myślałem o flatoucie. Czy flatout jest, wiesz co, flatout jest gorszy graficznie. No i co z tego, ale fajnie się gra. No w dwójkę zarąbiście się gra. Ktoś mnie goni. Spierdalaj. Jak coś to... żebyście się nie zdziwili, że ja dzisiaj przynudzam. No to pierwszy odcinek jest, to będę przynudzał, muszę się rozgrzać. O kurwa, nie! On po prostu chce przynudzać, on specjalnie to robi. Syfiarzu jebany. Przynudzać. Zamiast normalnie gadać, krzyczeć, śmiać się, to nie, on robi takie... zostawcie suba na ja muszę rękę rozgrzać. Mówiłem, żebyś nie walił tyle konia. Ja nawet nie mogę, jestem po siłowni dla niepełnosprawnych. Ja się ledwo ruszam. Cicho, ja już opony nie mam. Super, ja ledwo auto zarysowałem, a ty co żeś zrobił? Bądź z siebie dumny. Jestem! Opie, zigzag McQueen leciał. Jak pożyczony to można rozjebać. No właśnie. Tam jest znak stop. A ja widzę tego Niemca, co wystrzeliliśmy go w powietrze. Ciekawe jak tam, czy jakiś wstrząs mózgu czy coś. Czy to jest w mieście? I znowu był znak stop, tak, to jest w mieście. No to mam przejebane. No, nie! Już się zaczyna. Jaka kociorka! No świetnie, no zostawcie mnie! To widzisz jak ja się czuję, jak zawsze dostaję w dupę? No przejechali się po mnie wszyscy. Kurwa! No jebany Deutschland! O, dzień dobry. Kurwa, jebany mi wyjebał, kurwa, bryj. Widziałem cię, minąłem. Ja ci zasłonę tam dymną robiłem. Ale go rozjebałem o ścianę. Widzisz, dzięki mnie nie będziesz ostatni. Jak on już jedzie, chłopie. No i co z tego, ale... go rozjebał. Ale walnął w ścianę. Sprzęgło mi nie działa. Cicho. Kurwa, nadzielam koła! Czemu tam jakiś złomiasty Mercedes się ściga z jakimiś Bugatti i innymi fajnymi autami? Nie wiem, mi nie skręca w lewo. Jak ja to przeżyłem, to ja tego nie wiem. Ja też nie. Powinien tu być trup od razu. Auto mi delikatnie skręca. Lewe jest. Opie, mi w ogóle nie skręca. Ja nie wiem co tobie... Wypierdalaj, Chińczyku! Jeszcze cię hifem zarazi, albo tym, covidem. Lepiej uważaj. Kurwa, skręcaj w tę lewą, pierdolone. Zobacz, czy ma nietoperza. Kurwa, chodź tu! W Chinach jest pewnie jakieś zwierzę narodowe. Kurwa, jeszcze tylne koło straciłem! No ja pierdolę! Baw się dobrze, ja pooglądam chętnie. Kurwa! Papie, tym autem się już nie da jechać. I na wstecznym, w metę. Papie, jak widzisz moje, kurwa, tutaj... Papie, na dwóch... Jak to straciłeś tylne koło? No normalnie, straciłem tylne koło i przednie przednie prawe, tylne lewe. Wiesz, u mnie masz. No chyba nie. Opony w ogóle nie mam. U mnie masz wszystkie. O lol, to zobaczysz co u mnie. Co jest nie tak? Kurwa. Nie wiem, może gra oszczędza zasoby komputera czy coś. Ustaw wszystko na ultra, a nie na minimum. Low end! Mam, przecież to jest gra na ziemniaka. Nieprawda. Nie obrażaj ziemniaka! Kartofle są dobre, pożywne. Ja też lubię. Pokrychać ci pyrki do obiadu? Dawaj. Frytki! Nie, ale frytek się nie da pokrychać. Jak to nie? Wszystko się da! No frytek się nie krycha. Dobra, 3 akordy, darcie mordy! Się zaczęło. Wow, mi się zabolało w żebrach. A ja myślałem, że w uszach. Tak się drę. Nie wiem, wszystko mnie kurwa boli, to już ze starości chyba. Się odezwał. Wszystko przez... Kurwa zaś miasto, ja pierdolę. Następnym razem ty wybieraj mapy, ja ustawiłem na losowe. Wiem, że losowe są najlepsze, no ale... No bez przesady, kurwa. Jakiś... Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś kurde długiego przejazdu. Rozbaton jest przede mną. Przede mną Bianko. Korwo Bianko to taka winnica była w Wiedźminie chyba. No, nie blokujcie mnie, fiuty! Jakiś kurwa Semiratów Arabskich, czy co to jest? A, znam tą mapę. Jechaliśmy ją chyba tylko w drugą stronę. Kurwa! O nie! Już mam z tyłu opony! Zabiłeś mnie! Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? O kurwa! Wierzę w to! Ty mam nie dojechać! Co ja ci zrobiłem z dupą? Łapia opony już jam z tyłu! Ty dupy nie masz! Kurwa! Zabiłeś mnie dupą! Z przodu też nie mam opony! Słowo udupiłem. O kurwa! Udupiłem cię całkowicie! Słowo udupione, a twoja maska! Słowo... Cię wjebałeś we mnie, a zginąłeś! Słowo udupione nabiera nowego znaczenia. O nie! Kurwa! Czemu to jeszcze jeździ? Nie wiem! Iskrownik 5000! Au! O nie! O kurwa! Chłopie, tym się nie da sterować! A ci ludzie mają wyjebane, se patrzą, robią swoje. Dawaj, wyskocz, tam miałeś rampę. Czekaj, czy ja z przodu też z kolejnej strony też już miałam pelgi. Kurwa, ja za chwilę na samych pelgach pojadę! Nie da się to. Jedną oponę mam, czaisz? Gęba mi to jest świetnie. Dopiero! O, dublują. Chuj z tym dublowaniem, kurwa, ja dopiero pierwszy raz przejechałem. Przykro mi. A ten już chyba skończył. Dziwnie chodzi ten samochód, coś tam się na pewno zepsuło. No, opony. Ja ci to mówię. Wszystko chyba. Kurwa, dawaj mi tą ostatnią jeszcze, rozpierdol. Ja chcę na pelgach dojechać. O nie. Chłopie, jak to się świeci, ale oczy bolą. Chłopie, iskrownik 5000 to jest. Już 3 opon nie masz, widzę. No. Szkoda, że ci bardziej to w tą dupę nie wjechałem. Kurwa, jeszcze maskę straciłem. U mnie miałeś jeszcze przed chwilą, znikła ci teraz. No jakim cudem ty jeszcze jedziesz? Ty się obijasz o wszystko. Ja ci raz w dupę wjechałem. Już dalej nie pojechałem. Widać, że to jest gra, w której JKM miał jakieś... te interesy. Nie można sobie w dupę legalnie wjechać. Dawaj, uda ci się, nie wierzę w ciebie. Dawaj, puszczaj mi tą ostatnią oponę. Nie kończy. Chociaż przeżyłem! Jej! Come on, let's go! Na 4 felgach! O nie, to jest Kalifornia. Ja znam tą mapę. Ona jest długa. O nie, tu się tak łatwo rozpierdolić, o nie! O to chodzi. Uważaj na niektórych zakrętach, bo tam łatwo się w drzewo wjebać albo w coś. No to trudno. Będzie śmiesznie. No właśnie. Boję się. No, suń dupę, grubasie! Gonię cię. O! Widziałem to. Wypierdalaj. Ja tu już tyle razy się skasowałem na tym zakręcie tutaj. A czemu ja cały czas się kasuję, kurde, że wylatuję? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale za to mam czyste auto. Ja mu jebane trochę. Ale teraz mu wjebie się w dupę. Woohoo! Bo się nie zabij. Jak wyleciał! Co, nauczyłeś go latać? Wyjebałem! Z mapy? No! O, fajnie. O nie, drzewo! Ja jestem drugi, a gdzie reszta? O, doganiają mnie. Ja miałem osobny wyścig przecież. A ten pierwszy też w ogóle się dobrze bawi. Osobno. Kurwa, zaklinowałem się na skalę. Przykro mi. Nie wierzę w tą grę. Nie rób mi tak. Samochodzie, ty głupi. Wiedziałem, że Mercedes jest do dupy. O, niszczy swój samochód. No to ten, no... Co zrobiłeś? No, się w drzewo. No, prosto w drzewo, panie! To nie jest Subaru, to nie przeżyje takiego wypadku. Ciekawe, że odbiorę prawo jazdy. Tak w sam raz, kurde, prosto środkiem auta. Jak będę to wrzucał. Oczywiście co? Maską bryj, kurwa. Ale zapierdala jak pojebane. No i zaczęła się nuda. No. O nie! Nie, bo ja dzisiaj niewyspany jestem i w ogóle chory. Przepraszam. Wiecie no. Głowa zero mnie boli. Empatii, zero życia masz w sobie. Zatoki zapchane. Wiecie. Tak ogólnie dzisiaj taki specyficzny dzień jest. Bo byłem w urzędzie, w Wydziale Komunikacji i mnie wydymali. Bo czekam na prawo jazdy już 2 tygodnie i mam czekać jeszcze 2 tygodnie. Jebane śmiecie. Powiedzieli ci, że ci nie dadzą prawo jazdy, bo nie musisz jeździć. Tak, dlatego zdałem egzaminy. No. Właśnie po to je zdawałem. Żeby nie dostać prawka. No. Nie wiem, w tym mieście nic nie załatwisz po prostu. To jest tragedia. Bywa. Jeszcze najgorsze jest to, że tam wszystkie okienka są puste, a i tak kurwa nikogo nie wołają, nie? Bo COVID. Dupa nie COVID, to jest przeziębienie. Nie wpuszczają, bo jest COVID. Dla nich. No, siedzą i się opierdalają, okay, urzędasy pierdolone. Tych dwóch, co wyjebałem kurde w kosmos, to normalnie była elegancka sprawa. Elegancja. Mówię, polecam.